kolejnym vlogu. Jak widzicie, ja jestem za sterami Fenda. Testujemy sobie 516 Vario. Za chwilę skręcimy sobie w prawo. Ja mam teraz ustaloną daną prędkość, także nie musiałem nawet trzymać gazu. Po prostu ustawiłem sobie na C2. Przykładowo, że ma tam jechać te 50 na godzinę. I później już tylko wajcha w prawo i nawet nie muszę trzymać gazu, on już sobie sam obroty zwiększa do tej danej prędkości. Już jesteśmy na miejscu, skręcę sobie jeszcze w prawo. No tak pewnie będzie w sam raz na jeden przejazd. Zobaczymy, może trochę brakować, więc przejdę sobie tutaj od miedzy z tej strony, a później jak nam zabraknie, to później przejdę tutaj środkiem, bo jakby trochę od miedzy zostało, to już by później nie było jak dolać. Także cofamy sobie, żeby ładnie zacząć od brzega, nie zostawiać nic, tylko zostawię może, albo i nie, dobra. W razie później jak przejeżdżał, żeby nie lać, nie jechać już polanym. Ale no trudno, zobaczymy, może nie starczy na całość. To włączamy wałek. Mam też na C1 ustawioną prędkość. Jest to 3 na godzinę, także dam sobie na C1. Wajcha w prawo i on będzie tyle jechał. Otwieramy zawór. O, teraz dopiero załączył. Kurde, tak starczy. Na styk może by starczyło, także może. Wiecie co, może cofnę. Bo tam trochę zostawiłem, myślałem, że mi nie starczy i jeszcze raz będę musiał przychodzić, ale cofniemy i patrz, że jest tak akurat. Trochę przejdziemy polanym, ale nie szkodzi, bo i tak później będziemy jechać jeszcze polem, to koła się tak nie oblepią. To do przodu, to samo. Wajcha w prawo. Zbieramy zawór. Mam ustawione, że mam jechać 3 na godzinę, może zwiększę tam nieznacznie. Te 3,3 niech będzie gdzieś tak. No i dobra. Muszę się wam przyznać, jest to mój pierwszy raz ze skrzynią Vario. Jest to chyba 4. przejazd w tej chwili. Trochę nam tą gnojowicę zwietrza. Jest to 4. przejazd. Moje pierwsze wrażenie mega. To już w ogóle jest inna jazda. To już inna bajka, nie ta skrzynia versus co w walce. Tam automat tak nie chodzi, bo i tak te zakresy musi przerzucać. A tutaj już w ogóle co innego, nawet nie czuć, że tutaj nam coś przerzuca. No to już jest bezstopniówka, tak? Także w ogóle co innego, inaczej się na tym robi, no. Tak jak już mówiłem, to już inna bajka, no ale niestety za wygodę trzeba płacić. Beczka 12, także ją ciąga bez problemu, bawi się z nią. Aha, nie mówiłem, ciągnik jest to mocy znamionowej 160 koni, szkoda, lipa trochę, że jest czterocylindrowy. Pani tak sobie daje radę ładnie. Jakiemu dacie gazu trochę, na przykład przy wyjeżdżaniu na szosę z pełną beczką, to on idzie, nie ma to tamto. A nie jak na przykład autokomand w New Hollandzie, że dajesz mu, ruszasz, a on się zastanawia, czy jechać, czy nie. A tu w ogóle co innego, ten moc już czuć.
Później może zapnę go do talerzówki mojej. Także zobaczymy jeszcze, jak tam sobie da radę. Potalerzuję właśnie te kukurydzisko, kukurydzy na ziarnu. Mam 12 hektarów chyba do talerzowania, tak, bo wszystkiego miałem na ziarno 14 tam, ale 2 hektary już stalerzowałem wcześniej. Także tutaj sobie polejemy co mogę, jeszcze kilka godzin, bo tylko ten dzień testuję. Kilka godzin sobie podwożę te szambo, a później zapnę go do talerzówki i wszystko stalerzuję. Trochę lipa, że nie wywiozę wszystkiego i tego nie stalerzuję razem z gnojowicą tych resztek i z ziemią. No ale trudno. Później się poleje na to stalerzowane i się będzie od razu orać. Tak można powiedzieć, że to jest tak jak obornik. Poleje się na to szambem. Także później super próchnica będzie po tym. Myślę, że powiecie, żebym mógł na raz to zorać, tak, ale zobaczcie, jakie łodygi wystają wysokie. A to dlatego, że miałem, no ja mam siewnik tam na te 72 cm chyba rozstaw międzyrzędzi, czy tam na 70 nawet. Także tych centymetrów tam brakowało w tej przystawce i niektóre rządki właśnie brało pod skosem i ucinało w połowie dopiero. I tak nie bardzo właśnie jest to wykoszone. Myślę, że jakby było wykoszone ładnie, nisko, równo, to bez problemu bym to naraz zorał. A tak no też bym zorał, ale na pewno by się tak ładnie nie wkręciły te wysokie łodygi. Tutaj trochę szerzej, bo zostaje więcej. No nic. Później przejdę najwyżej, sam zawór otworzę, to mi nie będzie szeroko lać, tylko wyleję tak wąsko i będzie akurat. A to pod koniec, jak mi szamba zostanie. Tak teraz mi starcza do połowy tej działki, tutaj jest 3 hektary. Działka nie za szeroka, ale za to długa. Teraz lałem od tej strony, później będę lał od tamtej drugiej. Powiem wam, że ciężko będzie się przesiąść z tego Fenda Vario później do Valtry. No, powiem wam, że dużo lepiej się jeździ na tym Vario niż na Versu w Valtrze. Ale już wiadomo, czemu taka jest różnica cenowa. Przydałby się taki ciągnik za Deutsche, nie powiem. Bo do takich prac typu rozsiewanie nawozów, to do Deutsche 2 tony nawozu to już jest max. Później już go podrywa. No on niby ma te 130 koni po chipie, ale co z tego, jak brakuje mu masy. Przydałby się, no ale teraz nie kupię, nie ma mowy. Dobra, już się nam kończy. Także wyzeruję ten pomad. Czekamy, niech nam resztka wyleci. Dobra, wyłączamy wąt i lecimy. Zamykamy zawór. No jeszcze kilka ładnych beczek tu trzeba wywieźć. Pewnie nie zdążę nawieźć, bo gdzieś tak o 16 może zapnę talerzówkę. Tak, już mamy 14. Tak jak już mówiłem, no teraz są inne wydatki, tak? Na przyszły rok będzie kilka inwestycji, nie będę na razie zdradzał jakich. Też miał być paszowy w zeszłym tygodniu, mamy ten tydzień, go jeszcze nie ma. Nie wiem, pewnie poniedzieli będzie, mam nadzieję. Tamten, tego Italmixa udało nam się sprzedać na szczęście. Już myślałem, że raczej nikt nie kupi, bo był na OLX-ie. A nawet nikt nie zadzwonił. Tak samo siewnik mam też wystawiony. Już teraz chyba ogłoszenie już wygasło, ale
też nikt nie dzwoni. No myślę, że tak bliżej wiosny bardziej to tak. Lub w zimę to może uda się go sprzedać. Jak się uda, to albo kupimy coś, albo usługę będziemy wynajmować. Dobra. Nie ma co dalej przedłużać. Jak ktoś będzie ciekawy, to może mogę napisać jakieś większe opinie. Bo na razie no tak jeżdżę kilka godzin, ale i tak jest super, no podoba mi się. Szkoda, że go nie mam na stałe u siebie, bo na pewno bym bardziej wolał nim robić niż Valtru. Tak wam powiem, no to jest już co innego, Vario to już jest inny komfort jazdy, tak? Tylko gazu się dodaje i nas reszta nie obchodzi. O, przełączam na C2. Wajcha w prawo, odejmuję gaz, on już sam sobie dodał, tam się rozpędzi do danej prędkości, którą ustawiliśmy. No patrzcie, moment, już 50 na godzinę. No dobra, więcej tutaj nie będę wam już nic mówił, także co, na razie. Myślę, że się fajnie oglądało. Trzymajcie się, cześć. Cześć, to znowu ja. Pomyślałem, że coś dla was nagram jeszcze z talerzowania. Także testów ciąg dalszy. Zaraz wjadę w ścieżkę. Robię sobie ogólnie na nawigacji. Wjeżdżam w ścieżkę, klikam guzik go i mi powinno samo, o tak. Wcześniej trochę błędów wywalało, ale teraz już jest dobrze. Także mam zaprogramowaną funkcję pod dany pod przycisk go. Opuszczam i podnośnik. Kolejną funkcję to mamy włączenie nawigacji. Także ciągnik sam odnajduje ścieżkę, wjeżdża, a później kolejną funkcją to jest ustawienie tempomatu. Także ustawiłem tam na daną prędkość, tam 12 na godzinę i do takiej prędkości się nam rozpędza, a także trzyma możliwie najmniejsze obroty. Także to też jest ciekawa opcja. Nawigacja nie jest jakoś mega dokładna, bo bodajże do 20 cm, także gdzieniegdzie może takie nieduże omijaki, których praktycznie no nie widać tutaj w talerzowaniu. Gorzej na przykład jakbym kosił trawę, to mogłoby być miejscami pozostawiane, ale jakbym dał szerokość tam no 20 cm mniejszą, to wtedy by już właśnie czegoś takiego nie było. Tutaj mam akurat podane, talerzówka ma 3 metry, mam podane 2,90 i jest, tak wam powiem, że jest na styk. No i dojeżdżam do końca pola, naciskam przycisk end. Może mi podnosi najpierw. Podnosi, no później rozłącza nawigację i tak dalej. Rozłącza tempomat. Wjeżdżam w tą ścieżkę. Naciskam przycisk go. Opuszcza nam talerzówkę. No i włącza nawigację, wjeżdża w ścieżkę, ustawia się. A później już włączę tempomat. Też wam powiem, że nie ma co robić w tej talerzówce. Myślałem, że chociaż trochę będzie ją odczuwać, czy tam będzie podrywać. No ale mamy obciążnik na tuzie. Nawet nie wiem, ile on waży. A myślę, że 800 kg to na pewno. Dzisiaj zrobiłem tą działkę, stalerzowałem, co woziłem tą gnojowicę, teraz robię tutaj na polu, gdzie nie było nic wożone. Myślę, że poleje się na wierzch jeszcze gnojowicą i później się będzie od razu orać na zimę. Już tam trochę zorałem wcześniej, wczoraj zorałem tam chyba 8,5 hektara dokładnie. Zobaczcie, nie ma co robić, tylko dojeżdżać do pola. No oczywiście trzeba to wszystko zaprogramować.
A tak to tylko dwa przyciski, no i oczywiście uwrocia. Jeszcze jakby uwrocia miało w nawigacji zaprogramowane, to w ogóle by było, ja bym był tutaj niepotrzebny. No tak to chociaż sobie pozawracam i dwa przyciski poklikam. O, go. O, właśnie teraz nam wywaliło błąd, nie wiem czemu. A wjadę w drugą ścieżkę i zobaczę. Też tak robiłem, że omylałem, nie to, że raz przy razie, czy tak w koło wjeżdżałem w kolejne ścieżki, zostawiałem taki przejazd i to też się wam powiem, że zgadzało. Myślałem, że będą większe omijaki, ale było to w miarę dokładne. Zobaczymy. O! Nie wiem czemu, ale nawigacja się włączyła, a nie włączyło się tempomat. Nie wiem, do tej pory było wszystko dobrze, tam tylko właśnie kilka razy jakiś błąd się wyskoczył. Być może coś źle jest ustawiane, ale już nie będę tam w tym grzebał. Może coś się pozmieniało, bo było, znaczy było dobrze poustawiane. Wszystko było ok, może tam teraz coś się pozmieniało, już tam nie będę grzebał. Mogę też oddać wajchę w prawo i mi zaprogramuje tą prędkość, na jakiej jechałem. Nawet w miarę wam powiem, ta talerzówka to wszystko, te wszystkie resztki pożniwne miesza nam z glebą. Otworzę szybę, zobaczycie. Też wielki plus, no to oświetlenie. LEDy już robią robotę. W ogóle to 360 stopni jest oświetlenie też na schodkach. Także dookoła ciągnika mam niezły widok. No wszystko widać praktycznie. Można nocami robić. O, wjedziemy teraz w tą ścieżkę. Zobaczycie, jak widzicie w ogóle. Ta nawigacja dokładnie robi. Zobaczcie, omyliłem właśnie ten jeden przejazd, tą jedną ścieżkę. Praktycznie nam nic nie zostawia. No tutaj w takiej robocie to nawet jak zostawi, to nic nie szkodzi, no ale prawie wcale nie zostawię, wam powiem. Także do takich robót typu właśnie talerzowanie, rozsiewanie nawozów, nawet może i kukurydzy by dało radę siać na takiej nawigacji, tam wiadomo, trochę by to falowało, ale i tak myślę, że byłoby dużo lepiej niż w zwykłym ręcznym sianiu. Pewnie skończę te pole, może jeszcze jedne i będzie na tyle, już nie będę więcej godzin robił. Nie mój ciągnik, to wiecie. Robiłem cały dzień prawie. Teraz już wam mogę powiedzieć, że no moje wrażenie jest naprawdę mega, ciężko będzie mi się rozstać z tym ciągnikiem. Być może kiedyś w przyszłości jeszcze się z nim spotkam, tego nie wykluczam. No teraz nam poszło bez problemów, nie wiem czemu te błędy wywala tych czasem. Także co, kierownica do góry. Można trochę nogi rozprostować, ten kawałek taki nie za długi. Także testy jak najbardziej na plus. Ogólnie robię pierwszy raz w ogóle w życiu. Dzisiaj wyjątkowy dzień, pierwszy raz jechałem w Vario i pierwszy raz robię na nawigacji. Przydałaby się nawigacja w Valtrze może.
bo w zasadzie ja tam te przystosowanie i tak dalej to mam, tylko właśnie była przed zakupem zdjęta antena po prostu. Się wydawało, że to niepotrzebne, ale teraz ta nawigacja mi się w tym fędzie spodobała, więc może kiedyś pod jakąś maszynę specjalnie się tą antenę jeszcze zamówi. Dobra, koniec ścieżki. Ale te LEDy, super sprawa. Ja w ogóle to w Wironie też montowałem LEDy, akurat jak poszedł na sprzedaż tam kilka miesięcy wcześniej, to wiem w ogóle jaka to jest inna wcale widoczność. No wszystko widać tak jak w dzień. Dobra, będę kończył, bo i tak w ogóle vlog wyjdzie długi, bo i złożenia gnojowicy i teraz talerzowania. Także myślę, że wam starczy. Ja podgłaśniam muzykę, żeby nie usnąć, bo na tej nawigacji no to nie trzeba nic robić, tak? Czy no nie jest późno, jakby tak kawał w nocy robił, to wtedy można by było przysypiać. Dobra, kończymy teraz już na pewno. Trzymajcie się, na razie.